Dzień dobry Państwu, no to rozpoczynamy wykład. To już chyba jest 10 w tym semestrze, co mnie okropnie frustruje, ponieważ ciągle mi się wydaje, że powiedziałem dużo mniej niż powinienem był powiedzieć, no ale to są moje takie wewnętrzne kłopoty psychologiczne, które muszę jakoś zwalczyć. Znów bardzo Państwa proszę o pokazanie buzi, bo mnie to bardzo pomaga, bo jak mówię do takiej ogromnej sali, to jest mi jakoś tak nieswojo, nie widzę nikogo. Teraz tak, ponieważ tutaj było coś przemeblowane w tych urządzeniach, to musiałem na nowo ustawiać wszystkie połączenia, nie jestem pewien, czy poziom głośności. Gdyby było za cicho albo za głośno, to proszę mi powiedzieć, to wtedy ja to jakoś ureguluję. No więc kontynuujemy to, czego nie skończyłem poprzednim razem, to znaczy ten obraz, czy tę reprezentację dualną formy różniczkowej. No więc, proszę Państwa, wiemy, że jak mamy K-formę różniczkową, no to ją zawsze można przedstawić w postaci iloczynu, w postaci sumy takich iloczynów różniczek współrzędnych, prawda? To znaczy, jak wybierzemy układ współrzędnych, bo forma różniczkowa to jest urządzenie, o którym można mówić bez użycia układów współrzędnych. W każdym punkcie to jest multikowektor, to znaczy czarna skrzynka, do której jak wrzucimy k wektorów, to to nam wypluje liczbę i to jest całkowicie symetryczne, wieloliniowe. Ale jak wybierzemy układ współrzędnych, to można brać takie k-krotne iloczyny zewnętrzne, bx i 2 i tak dalej, aż do dx i k. No i współczynnik przy czymś takim, to oznaczaliśmy alfa z numerkiem i1 aż do ik. I teraz, żeby te alfy były jednoznacznie wyznaczone, to one muszą być antysymetryczne. Myśmy je oczywiście definiowali jako wartość alfa na takiej sekwencji wektorów d pod x1, d pod x2 i tak dalej, więc w tej definicji to one są automatycznie antysymetryczne, a można by je było definiować, że one są właśnie tymi współczynnikami, ale wtedy oczywiście one nie byłyby jednoznacznie zadane, gdyby to miało choć troszeczkę symetrii, bo wszystko, co tu jest symetryczne, zeruje się w sumowaniu w czymś takim, co jest całkowicie antysymetryczne. W związku z tym, żeby te współczynniki były jednoznacznie określone, to trzeba a priori powiedzieć, że to musi być antysymetryczne całkowicie. I jeszcze, proszę Państwa, tutaj są różne konwencje, ale najwygodniejsza to jest taka, żeby to jeszcze podzielić przez k silnia, bo w ten sposób, jak tu jest na przykład 5, a druga jest 11, tu 5, 11, to pojawi się w tej sumie też coś odwrotnego, 11, 5, 11, 5. I 5, 11 różni się od 11, 5 o zamianę znaku i tu też, w związku z tym dwa razy się pojawi coś takiego, więc żeby nie było wielokrotnych sum, to dzielimy przez to, ile razy te identyczne składniki w tej sumie się pojawią, prawda? Pojawią. No i tu jest normalna konwencja sumacyjna. Sumujemy po wszystkich i 1, po wszystkich i 2 i tak dalej, i tak dalej. No ale ponieważ właśnie tu jest bardzo wiele identycznych składników w tej sumie, to można powiedzieć tak, że
to my możemy uporządkować te i wiadomo, że one się nie mogą powtarzać, bo jakby się dwa powtarzały, to ten współczynnik byłby zero, bo jak on jest całkowicie antysymetryczny, coś się powtarza, to jak zamienimy piątkę z piątką, to z jednej strony nic się nie zmieni, bo to jest to samo, a z drugiej strony przy zamianie się zamienia na minus, czyli musi być zero. W związku z tym warto brać tylko takie, które są różne, to można sumować właśnie nie według konwencji sumacyjnej Einsteina, tylko sumować właśnie po wszystkich takich sekwencjach, które są uporządkowane. No i wtedy to już nie trzeba tego Kasimia brać. A dalej to samo, co tu było, prawda? Nie chce mi się pisać alfa i 1 aż do ik dx i 1. Ojej, mam takie tendencje, że jak się spieszę, to zaczynam bas grać i potem nic nie widać. Ojej, przepraszam bardzo. I 1 aż do ik. O, i to była, można tak zapisać, co ma. Ten zapis ma wiele dobrych cech, bo to jest konwencja sumacyjna Einsteina, więc w bardzo wielu wzorach przyjemnie jest mieć coś takiego, a ten zapis też ma wiele dobrych cech, dlatego że się nie powtarza, prawda? Nic się nie powtarza, tylko bierzemy naprawdę różne składniki. No dobrze, a teraz właśnie reprezentacja dualna. Reprezentacja dualna to jest taka, że jak weźmiemy sobie, proszę Państwa, taki iloczyn I1 aż do... Oj, przepraszam bardzo, właśnie I1, I2, napiszę, DX, I2, aż do ostatniego, DX, IN, to teraz to samo można uzyskać, k elementów można uzyskać, jak z tego n minus k wykreślimy. I to wykreślanie polegało na tym, że można wziąć iloczyn wewnętrzny i ja może od razu zamiast ciągnąć n minus k równa się l, to napiszę, że zawsze rozważamy takie dwie liczby, które w sumie dają L, dają N, czyli wymiar przestrzeni. N już nie będę powtarzał, bo to dość konsekwentnie powtarzam, że N oznacza wymiar tej rozmaitości różniczkowalnej, czyli żeby podać składowe te K formy, to albo trzeba podać, które różniczki zostały uwzględnione i to K takich, albo można powiedzieć, które różniczki zostały wyrzucone spośród... Ojej, znów się mylę, ja bardzo Państwa przepraszam, to tak się pisze bez słowia. Tutaj nie ma żadnego i, tylko tu są właśnie wszystkie po kolei, od 1 aż do n. Bardzo Państwa przepraszam. Prawda? Czyli bierzemy wszystkie i teraz z nich wykreślamy L. Co to znaczy? Może tutaj wypisujemy taki iloczyn D po DX i 1 i tak dalej aż do D. Czy to widać, jak ja tak piszę? No, chyba nie. Aha, nie, jeszcze jedna. Przepraszam bardzo, ja to muszę porządnie napisać. To jest tak. Może będę konsekwentnie te, które się pojawiają, oznaczał literkami i 1, i 2 i tak dalej, a te, które wykreślamy, żeby nam się nie pomyliło, to jotami będę pisał, więc będę tak pisał. D po D, X, J, 1, D po DXJ2, no i tak dalej, aż do D po DXJL.
czyli spośród wszystkich wyrzuciliśmy L, no a ponieważ L plus K równa się N, to zostało K, czyli to jest potencjalny składnik K formy. No i teraz wszystkie takie mogą się pojawiać. W związku z tym tutaj może występować współczynnik jakiś, który oznaczałem A. No i on ma wskaźniki ubóry, takie J1 aż do JL. Ojejku, jak mi się to, dlaczego to mi się tak nie udaje? No. I tu jest normalne sumowanie einsteinowskie po J1, po J2 i tak dalej, po JL. I teraz, żeby te współczynniki A były jednoznacznie wyznaczone, to ponieważ to jest antysymetryczne w tych J-ach, jak tu zamienimy 5 siódemką, to się zamieni na odmienne. W związku z tym, żeby ujednoznacznić definicję tych współczynników, żądamy, żeby to A było antysymetryczne w tych górnych wskaźnikach. I teraz znów to samo. Jak to jest antysymetryczne i to jest antysymetryczne, to permutacje tych samych dają to samo, prawda? Bo jak tutaj dokonamy permutacji, to to zamieni znak, to znaczy to przy tym pojawi się znak permutacji, a tu też się pojawi znak permutacji. W związku z tym, żeby nie uwzględniać wielokrotnie tego samego członu w tej sumie, to napiszemy 1 przez L silne. No po prostu wstyd i hańba. Dlaczego ja to tak brzydko napisałem? No dobrze, napiszmy tak. Czyli to samo alfa k. Tak chciałem pisać od tej strony, żebyście Państwo zobaczyli, jak to się pojawia. No więc to jest 1 przez L silnia. Potem jest ten współczynnik J1 aż do JL. Potem są te, które zostały wyrzucone. X, J1 aż do D, X, JL. Wyrzucone z czego? Ano z iloczynu zewnętrznego wszystkich. X, 1, D, X, 2 i tak dalej, aż do D, X, N. O. I to jest reprezentacja prosta, to jest reprezentacja dualna formy różnicowej. To się tak ładnie pisze, proszę Państwa, ale uwaga, oczywiście póki co, to te A nie są jednoznacznie określone. Dlaczego? Dlatego, że jak my wybierzemy jakiś układ współrzędny, to taki iloczyn wszystkich nie jest jednoznacznie określony, bo są dwa, bo można zamienić, prawda? Dużo się nie zmieni, jak ja zmienię kolejność tych x-ów. Może się znak zmienić, no ale ten znak może się zmienić. W związku z tym, żeby to jakoś ujednoznacznić, to trzeba to na przykład można powiedzieć, a to jak rozmaitość jest zorientowana, to już jest jednoznacznie dane jako zgodne z orientacją. Prawda? Proszę Państwa, a jak nie jest zorientowana, no to wtedy tutaj są dwie możliwości, prawda? Bo powiedzieć, weźmiemy iloczyn wszystkich różniczek, wszystkich współrzędnych, no to można albo tak, albo tak. W związku z tym jeszcze to może zmieniać znak. I ja, proszę Państwa, to istnieje bardzo inteligentny sposób na
na to, żeby dać sobie radę z tą niejednoznacznością, to wtedy się rozważa takie formy różniczkowe, które się nazywają odd, czyli nieparzyste. One reagują nie na orientację, tylko na orientację zewnętrzną. Proszę Państwa, a ja o tym nie będę mówił. Ja bym powiedział tak. To jest rozdział dla dorosłych. No wy oczywiście względem prawa jesteście dorośli, bo już macie tam pewnie po jakieś 21 lat czy coś koło tego. Ale ułatwię sobie życie i powiem, na razie nauczmy się z tym żyć, gdy rozmaitość jest zorientowana. A jak nie jest, jak kiedyś Państwo spotkacie rozmaitość niezorientowaną, której będziecie chcieli tę samą technikę stosować, to weźmiecie sobie moją książeczkę i się nauczycie. To jest dosyć łatwe, ale to jest pewna taka biurokracja algebraiczna i to nie chce mi się w to wchodzić. To jest proste. Kto tam będzie chciał, to się temu. Czyli będę zakładał, że rozmaitość jest zorientowana. W związku z tym ten element taki objętości w każdym układzie współrzędnych jest jednoznacznie zdefiniowany i to wszystko jest reprezentowane. I proszę Państwa, teraz bardzo ważna rzecz to jest taka, że jak wygląda pochodna zewnętrzna formy, a no obliczyliśmy, to jest bardzo proste. Po prostu zamiast tych współczynników, które są no, w każdym punkcie inne, czyli to są funkcje, to należy napisać ich różniczki, prawda? Bo to z tego wzoru Leibnica dla form, różniczka zewnętrzna też tak działa, tak jak pochodna, że na wszystko działa, ale różniczka zewnętrzna w działaniu na to daje zero, no to zostaje tylko różniczka zewnętrzna tego, czyli tu można napisać 1k silnia, alfa i tak dalej to samo. Przepraszam, właśnie zamiast alfa będzie różniczka tej funkcji, prawda? No bo to są funkcje, to są takie współczynniki w każdym punkcie na okół linii i tak dalej. I dokładnie to samo tutaj, po prostu różniczkować to zewnętrzne. Aha, przepraszam bardzo, ale to już jest jedna forma, więc trzeba napisać zewnętrzny, zewnętrzny, dx i 1 i tak dalej, i tak dalej. No i to samo tutaj, zamiast tego współczynnika trzeba napisać d tego współczynnika, czyli tej funkcji, to jest jedna forma i potem ilość zewnętrzna. No więc to wszystko wiem. A jak się pochodną zewnętrzną liczy w tej dualnej, reprezentacji? Nie będę tego dowodził, bo to jest bardzo prosta algebra i powinniście, no w każdym razie, a priori to jest to samo, no trzeba różniczkować, trzeba, prawda, alfa k, no to trzeba różniczkować. Ale różniczkowanie po tych x-ach, które zostały, to nie ma sensu, prawda, dlatego że się pojawi dwa razy, czyli widać, że tu trzeba napisać dA, ale dA, no to jest suma dA po dx1, dx1, dA po dx2, dx2 i tak dalej po wszystkim. Ale różniczkowanie po tych, które tu zostały, da zero, dlatego że jak coś zostało i jeszcze raz jedno to samo dx, powiedzmy 5, się pojawi, to da zero. Czyli widać, że wkład dają tylko pochodne po tych, które zostały wyrzucone, po tych, których nie ma, prawda? No i proszę Państwa, pozwolę sobie napisać taki wzór, który sobie... Aha, może jeszcze powinienem... Dobrze. Przepraszam bardzo, że tak skaczę. Och, jej. Już wiem, co zrobię, bo ponieważ ten wzór
już został. To, co teraz robimy, to jest takie proste ćwiczonko, ale to jest ważne, żeby to mieć. Tak, okay. Kreskę postawię w tym miejscu i mam jeszcze. Dobrze, ten wzór. Ale co to oznacza różniczka? No, różniczka to oznacza pochodna po pierwszym razy d pierwszego, pochodna po drugim, d drugiego i tak dalej. Ale oczywiście różniczkowanie po tych x-ach, które już tutaj są, to daje 0. W związku z tym widać, że warto różniczkować, czyli to się równa, 1 przez k silnia, a tutaj pochodna po powiedzmy i 0, alfa i 1, prawda, aż do i k, i pochodna, to tak symbolicznie napisałem, d po dx i 0, i dostawiamy dx i 0, a następnie dx i 1 i tak dalej, aż do dx i k, prawda? No i to samo można oczywiście zrobić tutaj. Rebejta. No i to na razie uwzględniliśmy wszystkie różniczkowania, prawda? Ale ponieważ ten symbol jest całkowicie antysymetryczny, w związku z tym tutaj można wziąć całkowitą antysymetrię, to znaczy tak jest taką sumę po wszystkich permutacjach, no ze współczynnikami tam i. I wtedy zniknie to 1 nad k silnia, bo całkowicie ta antysymetria to jest po prostu, to jest suma, to jest taka średnia po permutacji, prawda? I to jest właśnie. No więc proszę Państwa, tak fizycy lubią ten wzór. Na przykład w elektrodynamice to pierwsza para równań Maxwella, tak fizycy lubią zapisywać, prawda? No dobrze, a teraz jak to jest w... No więc tutaj też trzeba by było różniczkować, ale tak jak tutaj warto różniczkować tylko po tych, co tu zostały uwzględnione, to tak samo tutaj różniczkować, to warto tylko różniczkować po tych, których nie ma, a te, których nie ma, to zostały uwzględnione tutaj. I proszę Państwa, jest taki wzór, który uprzejmie proszę, żebyście Państwo to sobie przeżyli, że to jest tak, że bierzemy pochodną po jakimś numerze J, a tu jest A, J, 1 aż do J, K, nie, przepraszam bardzo, L minus 1 i tutaj jest na samym końcu J. Czyli bierzemy taką jak gdyby dywergencję w jednym z nich. Bo proszę Państwa, ponieważ to jest antysymetryczne, to różniczkowanie po ostatnim to jest to samo, co różniczkowanie po wszystkich innych, prawda? Dlatego, że jak ja różniczkuję po innym, to mogę przenieść na tę stronę, prawda? I bardzo to jest prosta algebra, że to będzie to samo. I teraz zostanie już tylko L minus 1 wyrzuconych. J L minus 1. No a tutaj jest, wyrzucamy je z tego iloczynu dx1, dx2 i tak dalej, dx3.
i N. Proszę Państwa, tego typu wzory rzadko pojawiają się w tekstach matematycznych, bo matematycy nie lubią sobie brudzić rąk takimi paskudztwami, można by było powiedzieć. Natomiast dla fizyka to jest naprawdę bardzo ważne, dlatego że to są bardzo takie poręczne wzory do wykonywania rachunków. I cała elektrodynamika na przykład, no to polega na tym, że niektóre obiekty warto, niektóre formy różniczkowe warto w tej reprezentacji, a inne warto w tej reprezentacji. I dlatego też pochodną zewnętrzną pewnych obiektów lubimy, fizycy tak zapisują, a innych obiektów warto w tej reprezentacji i zapisują jako taką dywergencję. To jest bardzo prosty wzór, to jest po prostu takie ćwiczenie na kombinatorykę. Uprzejmie proszę, żebyście Państwo się tego dobrze nauczyli, to w tych moich, to w tym moim tekście to jest bardzo proste. No i będziemy zakładali, że rozmaitość jest zawsze zorientowana. Proszę Państwa, no, fizyk to na ogół ma najważniejsza rozmaitość, z którą ma do czynienia, to jest oczywiście czasoprzestrzeń. No, kierunek czasowy to jakoś wydaje się, że jest wyróżniony, no bo bardzo wyraźnie odróżnia się w naszym życiu przyszłość od przeszłości, prawda? Więc co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast jeszcze, czy orientacje tych trzech wymiarów pozostałych, przestrzennych, czy to jest zorientowane? No, proszę Państwa, my jesteśmy jakoś tam zorientowani, prawda? Konwencja prawej dłoni, wiadomo, co to jest prawa dłoń. Jak spotkamy człowieka z... aborygena z Australii, to nie ma wątpliwości, że ustalimy, że prawa to jest ta. Więc w jakimś sensie, jak się umówimy, że jest konwencja prawej dłoni, to znaczy 1, 2, 3, no to już wszystko jest jasne. Teraz tak, czy ta orientacja to jest po prostu konwencja, którą myśmy nałożyli, no z powodów rachunkowych, czy też jest w tym coś głębszego, że natura jakoś preferuje tę orientację, to jest zagadka dla mnie. Ja nie wiem, tam fizycy cząstek elementarnych tam jakoś to sprawdzają, ale ja mogę powiedzieć, że nie wiem, więc można sobie powiedzieć, dobrze, to jest po prostu konwencja. Ja będę pracował w pewnej orientacji. No i w ten sposób można używać tej całej technologii. Oczywiście Państwo, jak czytaliście jakieś popularno-naukowe teksty, no to wiecie, że czasoprzestrzeń nie jest płaska, więc nawet tutaj to ona się wydaje taka, jakby była topologicznie przestrzenią afiniczną, ale gdzieś tam może po drugiej stronie jakieś zapętlenia, jakieś te wstęgi Möbiusa, takie rzeczy, że w sumie może ta czasoprzestrzeń, nawet jak myśmy tu wprowadzili orientację, to jakbyśmy o podróż dookoła wszechświata odbyli, to byśmy wrócili po drugiej stronie, prawda? Tak jak żeglarze Magellana wrócili po opłynięciu kuli ziemskiej i im się czas zmienił, prawda? Więc tak samo być może mogłoby być. No ale póki co, to te, my się tu zajmujemy taką fizyką lokalną i w związku z tym do naszych celów nie jest, jest niezłym założeniem, że rozmaitości są orientowane. A kto będzie chciał, to się nauczy więcej. No to chyba zakończyłem ten rozdział. To oczywiście z punktu widzenia matematyki to, co są zupełne marginalia, no ale dla fizyka to jest coś bardzo ważnego. Proszę Państwa, to może przypomniałem sobie,
uprzejmie proszę o wypełnienie listy obecności, to znaczy o napisanie w czacie imienia i nazwiska. No a my przechodzimy teraz do nowej części, mianowicie geometria albo może nie geometria, no struktura, niedawno geometria. Ale również będziemy rozważali pseudo-riemannowskie struktury. A więc, proszę Państwa, w przestrzeni, ja mówiłem Państwu, rozpocząłem od tego, czym jest przestrzeń afiniczna, że cała geometria euklidesowa sprowadza się po pierwsze do pojęcia przestrzeni afinicznej oraz druga połówka, to jest właśnie struktura metryczna, to znaczy odległości, kąty i tak dalej. No i one się bardzo dobrze kodują, to jest w postaci iloczyn skalarny, prawda? No jak to jest w przestrzeni afinicznej, no to Państwo pamiętacie, przestrzeń afiniczna to się składała ze zbioru punktów oraz tej przestrzeni wektorów swobodnych i jeszcze był tutaj ten taki, było to odwzorowanie, dodawanie wektora do punktu, które oznaczyłem tak na początku plus z kropką, żeby się nie myliło z dodawaniem wektorów, ale to tam, prawda, po pewnym czasie zaniechałem. Tak naprawdę to jest reprezentacja przestrzeni wektorów jako grupy abelowej w postaci grupy transformacji przestrzeni afinicznej. Te transformacje nazywają się translacjami albo przesunięciami. No to wszystko jest takie bardzo proste, nie ma o czym mówić. I teraz iloczyn skalarny, no to jest, to co to jest? To jest taka funkcja, która dwóm wektorom w tej przestrzeni przypisuje liczbę, którą będziemy oznaczali na przykład tak, iloczyn skalarny. No i tutaj, ponieważ uprawiamy taką geometrię rzeczywistą, to są wszystko przestrzenie nad ciałem liczb rzeczywistych, no to jest. I ta funkcja no ma trzy atrybuty. Po pierwsze jest biliniowa, prawda? Biliniowa. No to znaczy, że wynik przy ustalonym jednym z tych wsadów zależy liniowo od drugiego. No to znaczy jest liniowo względem V, liniowo względem W. Dobrze. Po drugie, symetryczna no to znaczy, że iloczyn skalarny VW i W z V to jest to samo. A trzecie jest dodatnio określona. Co to znaczy, że jak weźmiemy iloczyn skalarny wektora przez siebie, to on jest większy lub równy 0. To różne są nam, może tu napiszę ściśle. Czasami się mówi
dodatnio określona wtedy, kiedy jest to spełnione, a to, że ściśle, to mówi, że gdyby to było zero, to to się może zdarzyć tylko w jednym przypadku, kiedy ten wektor sam jest równym zerem. No to tegoście się uczyli na algebrze, nie ma o czym mówić. Zresztą wiecie Państwo, że takie biliniowe, forma biliniowa, prawda? A nie, jeszcze to, co chciałem powiedzieć, to powiem za 2 minutki, bo jeszcze jedna obserwacja tutaj jest ważna. Skoro tak jest, to takie coś, taki właśnie iloczyn skalarny V przez siebie nazywa się kwadratem długości wektora, prawda? No i widać, że wektor jest równy 0, wtedy i tylko wtedy, kiedy to jest wektor, kiedy jego długość jest równa 0. No i teraz, proszę Państwa, bardzo prosta rzecz. Aha. Tak. Proszę Państwa, można by było zacząć od tego, że że wektory noszą na sobie taką funkcję, która się nazywa kwadratem długości, albo długością na przykład, prawda? Czyli długość to jest nic innego jak pierwiastek z iloczynu tego przez siebie. Więc można byłoby rozpocząć od tego, że na przestrzeni wektorów jest określona taka funkcja dodatnia, czy też nieujemna, która przyjmuje 0 tylko na wektorze zerowym, no i powiedzieć, i to jest właśnie istota tej struktury. Takie podejście to w gruncie rzeczy jest definicja przestrzeni Banacha. W przestrzeni Banacha mamy coś takiego, to jeszcze nie koniec, bo to jeszcze trzeba zażądać, żeby nierówność trójkąta była spełniona i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli ta długość bierze się z iloczynu skalarnego, to jest bardzo specjalna funkcja. Nie każda funkcja dodatnia, która jeszcze spełnia ten warunek nierówności trójkąta, no, który Państwo oczywiście znacie, boście się uczyli na algebrze, nie każda taka funkcja bierze się z iloczynu skalarnego. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy, byśmy iloczyn skalarny V plus W, takich dwóch wektorów, kwadrat tego, no to cóż, to jest iloczyn skalarny V razy V, no to jest długość V do kwadratu. Potem będzie V razy W, no bo to jest tak, V plus W razy V plus W, prawda? No to ten razy ten, potem ten razy ten, ten razy ten, ale z symetrii to jest to samo, czyli jest plus 2 V razy W, no i jeszcze jest W razy W, czyli to jest W do kwadratu, prawda? Natomiast jak napiszemy to samo tutaj z minusem, no to to V minus W do kwadratu równa się, no znów będzie V razy V, to jest to samo, czyli długość V do kwadratu i tu będzie V razy minus W oraz V razy minus W, czyli to będzie minus 2 razy V, W, no i jeszcze będzie znów minus W razy minus W, minusy się uproszczą, no i będzie plus W kwadrat. I teraz, proszę Państwa, jak odejmiemy to stronami, to widać, że te rzeczy się uproszczą i dostaniemy
coś, taką formułę, która się nazywa polaryzacja formy kwadratowej, czy zresztą W minus U kwadrat, to jest 2 i tutaj 2, czyli to jest 4 VW. Co to nam mówi? To nam mówi, że jak znamy długości wektorów, to już iloczyn skalarny też obliczymy. Ale oczywiście, gdybyśmy najpierw zadali funkcję długości wektorów, która by nie pochodziła z iloczynu skalarnego, to ten wzór nie byłby prawdziwy. W przestrzeni Banacha, jak napiszemy coś takiego, to to na ogół nie będzie wcale dwuliniowe. Prawda? Nie będzie dwuliniowe. Także bynajmniej nie każda przestrzeń Banacha jest przestrzenią Hilberta. Przestrzeń Hilberta, można by było powiedzieć, wśród przestrzeni Banacha, przestrzeń Hilberta to jest taka, że jeśli zapiszemy coś takiego, to wynik, no, który jest jakąś tam funkcją od V i od W, jest biliniowy. I to jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Proszę Państwa, tutaj jeszcze może powiem tak. Ja tutaj rozważam przypadek czysto rzeczywisty. Bardzo ważne są też zespolone przestrzenie Hilberta, to znaczy przestrzenie wektorowe nad ciałem nic zespolonych. No to tu jeszcze, żeby coś takiego wypisać, to w ten sposób to tylko obliczymy część rzeczywistą, to tu jeszcze by trzeba było brać takie rzeczy. I razy W i jeszcze tam i minus. No i teraz pewna kombinacja tych czterech rzeczy by nam dawała to. W każdym razie w przestrzeni Hilberta zachodzi wzór na polaryzację formy biliniowej, to znaczy sama forma wyraża się przez formę kwadratową, prawda? Na algebrze rozważaliście formy biliniowe i formy kwadratowe. No forma biliniowa, Q, można powiedzieć, to jest właśnie VV. O, to jest forma kwadratowa. I widzimy, natomiast iloczyn skalarny, no to jest forma biliniowa, ona zależy od dwóch. I widać, że każda forma biliniowa, no, wyraża się przez formę kwadratową. No i teraz jeszcze tak, uczyliście się na algebrze twierdzenia o Sylwestera. O czym? O sprowadzeniu tam do postaci formy kwadratowej do postaci kanonicznej. Jak mamy formę kwadratową, to zawsze można wybrać tak bazę, żeby macierz tej formy, prawda? No bo jak wprowadzimy bazę, to można macierz iloczynów skalarnych wektorów tej bazy. Jak znamy to, no to oczywiście dla każdego wektora, który jest kombinacją liniową wektorów tej bazy, no to już będziemy umieli zrobić. No to zawsze istnieje taki układ współrzędny, że ta macierz, która jest symetryczna, no jest diagonalna i jeszcze na dodatek można tak to zrobić, żeby to Q i J było takiej postaci, że na diagonali ma albo jedynki, albo zera, albo minus jedynki. I jest pewna liczba jedynek, potem jest pewna liczba zer na diagonali, no a poza tym. A potem jest pewna liczba minus jedyny. O, ja już sobie przypomniałem, jak się nazywa to twierdzenie. To się nazywa twierdzenie o bezwładności formy kwadratowej. To Sylwester, taki wielki
angielski matematyk połowy XIX wieku udowodnił, że jak mamy taką formę kwadratową, no czyli mamy formę biliniową, bo dzięki tym wzorom na polaryzację każda forma biliniowa sprowadza się do formy kwadratowej, prawda? Wystarczy znać te kwadraty, czyli wartość tej formy na takich samych, to już będziemy stąd mieli wartość na różnych, prawda? No i można to sprowadzić do takiej postaci. To nasze założenie o iloczynie skalarnym, gdzie ja to mam? A, tutaj. To nasze założenie, że ten iloczyn skalarny jest dodatnio określony, to polega na tym, że nie ma ani zer, ani jedynek. Prawda? Że iloczyn skalarny to jest taka forma kwadratowa, że jak ją sprowadzę na osie własne, to tylko same jedynki. Nie ma tego i nie ma tego. O. Czasami dodatnia to się mówi, że nie ma minus jedynek, ale zera by mogły być, a ściśle dodatnia, że również nie ma zer. Czyli iloczyn skalarny riemannowski, taki klasyczny, no to jest po prostu taka forma kwadratowa, która po tym sprowadzeniu na osie własne ma same jedynki. No i wtedy taką bazę, która spełnia to, no to nazywamy bazą ortonormalną, prawda? No, dobrze. Dobrze. To teraz jeszcze jest taka uwaga, proszę Państwa, że ja jednocześnie z tą geometrią riemannowską tak troszeczkę półgębkiem chciałem tutaj również Państwa uczyć geometrii. Czy to widać, że to jest czerwone i takie troszeczkę inne? Dość słabo te kolory wychodzą. No ja tu piszę czerwoną krelą, że pseudo riemannowska. Ja raczej będę się koncentrował na przypadku Riemanna, ale proszę Państwa, to co Einstein odkrył w 1905 roku i co się nazywa szczególną teorią zdolności, a w gruncie rzeczy to by trzeba powiedzieć, że on sprowadził elektrodynamikę Maxwella, wyjaśnił pewne paradoksy elektrodynamiki Maxwella i ją wreszcie porządnie sformułował. Bo to tak zwana szczególna teoria względności to jest nic innego, jak takie powstawienie na nogi elektrodynamiki Maxwella, bo przedtem ona zawierała paradoksy. To wkrótce potem Hermann Minkowski pokazał, że to jest taka geometria pseudo... Na czym polega ta geometria pseudo-Riemanna? Otóż, proszę Państwa, geometria pseudo-Riemanna to jest też iloczyn skalarny, tu jest biliniowy, tu jest symetryczny, natomiast nie jest dodatnio określony. Nie jest dodatnio określony. No to co? No, jak nie jest dodatnio określony, to wszystko jest możliwe, prawda? To w czterech wymiarach by się, wszystkie możliwości. Na przykład jedna jedynka, trzy zera, albo, prawda? Ale właśnie tutaj, ale niezdegenerowany. Zdegenerowany, czyli innymi słowy, nie ma zer. W tym rozkładzie Sylwestera nie ma zero. Mogą występować jedynki, minus jedynki. No i ja lubię taką konwencję, że jest jedna minus jedynka, a trzy jedynki. Połowa fizyków
używa tej konwencji, a połowa używa konwencji odwrotnej, że są trzy minus jedynki, a jedna jedynka. To oczywiście jest banalna sprawa, prawda? Czyli to, co ja nazywam iloczynem skalarnym, to ci inni fizycy nazywają minus iloczynem skalarnym i tak dalej. To nie ma znaczenia, jak się operuje spinorami, to wygodniejsza jest ta druga konwencja, ta z trzema minusami, ale to z kolei w teorii względności, tej ogólnej, wygodniejsza jest ta konwencja. No ja będę raczej tej konwencji używał, ale w większości wypadków to nie będzie miało znaczenia. Czyli innymi słowy, niezdegenerowane i to się mówi bardzo często, to ile jest tam jedynek, to ile zero, to się nazywa sygnatura. Sygnatura. No, minus, plus, plus, plus. O. Czyli, ale oczywiście wszelkie inne sygnatury też są możliwe. Także ja nie muszę zakładać tej sygnatury, mogę uprawiać taką geometrię pseudo-riemannowską z innymi sygnaturami, natomiast zawsze będę zakładał to niezdegenerowanie. Jakby ona była zdegenerowana, to tam wiele rzeczy nie idzie. Czyli zawsze będziemy zakładali, że ten iloczyn skalarny jest niezdegenerowany, że macierz tej formy ma wyznacznik różny od zera. Bardzo przepraszam, że przeciągnąłem. Przerwę.